woda gorąca wypływa gdzieś tam w górach wyżej i jest doprowadzona przez taką rurę tutaj. Także taka kąpiółka po żeglowaniu jest bardzo dobrą przerwą, więc dlatego pływam od gorących źródeł do gorących źródeł. W zatoce inwazja jachtów motorowych ze Stanów. Stoją na kotwicy, a mnie udało się ostatnie miejsce znaleźć przy pomości. Niska woda, dziób już tutaj jest nad mielizną. Gdybym stał rufą, to już bym dotykał. Woda czyściutka, idealnie przejrzysta. Widać dokładnie dno i ile brakuje do dotknięcia kilem. Rybki sobie upodobały dno mojej łódki i tulą się do dna parsowi. Rano pomost jest pusty, a wieczorem zapchany. Od pomostu krótka dróżka prowadzi do gorących źródeł. Gorące źródełka są w takim domku z pięknym widokiem na zatokę. W porównaniu do innych gorących źródeł w BC i Alasce, te są zagospodarowane. Jest budka, rozbieralnia, główna wanna, miejsce do kąpania się, wymycia mydłem i część pod daszkiem i część pod gołym niebem. Ta barierka ogranicza widok, jak się siedzi w źródełku, no ale ktoś wymyślił bezpieczeństwo. Tutaj również zimą przyjeżdżają na przykład noworoczne spotkania. Okoliczna ludność się organizuje. Tutaj jest wejście do rozbieralni, w której jest przejście do głównej wanny. Tutaj można przeskoczyć do następnej pamiątki różnych jachtów, różne marynistyczne akcesoria. Czego tutaj nie nazbierali ludzie przez lata. Warszawia też powinna zostawić jakąś pamiątkę. Flagi, proporcyki. Kąpiel wypada zaczynać od dobrego wymycia się. Tutaj jest czerpaczek do polewania się, jak zamiast prysznicy. I zanurzyć się elegancko w tym. Szamponik na główkę. Także taka kąpiółka po żeglowaniu jest bardzo dobrą przerwą, więc dlatego pływam od gorących źródeł do gorących źródeł. Oszczędność na prysznicach. Po wymyciu się teraz do górnej wanienki. Woda gorąca wypływa gdzieś tam w górach wyżej i jest doprowadzona przez taką rurę tutaj. Więc tu jest najcieplejsza, bardzo przyjemna, cieplutka woda. No wanienka jest spora, także można sobie nawet popływać. Jak to woli, to nawet kraulem albo żabką można. Przez taką dziurkę woda przepływa z tej wyższej wanienki do tej niższej. No naturalnie tutaj woda już jest chłodniejsza, ale tak ma jeszcze prawie 40 stopni. Także jest cieplejsza od ciała, także czuje się ciepło. Po kąpiółce przyjemnie posiedzieć na ławeczce z widokiem na zatokę. Czasami trzeba troszeczkę oczyścić, bo trochę brudno. Cleaning service here. Yes. Well, pool service. Yes, along with Bell's convenience store. How often you do this? People just do it randomly. Yeah. Czyszczenie jest zakończone, już woda całkowicie odpłynęła. Teraz przypłynie nowa i będzie znowu czysta kąpiółka. Gdzie tylko się da, napisy. No nie można powiedzieć, że są graffiti, to bardziej są wpisy do księgi pamiątkowej na barierce. Tutaj pamiątkę zostawił pewnie jakiś jacht, który pływał po wszystkich zakątkach świata. Ciekawa lektura, czytanie tych napisów. Lektura bardzo artystycznie wykonana. Na tej ściance, no to można powiedzieć, że bardziej
klasyczni graffiti malują. No, mniej malują, więcej piszą. Te belki są na wysokim poziomie. Jak tak wysoko się idzie, to można nie zdążyć. W ciszy, w skupieniu, piękny widok na zatokę. Tylko papieru brakuje, ale listki takie duże świetnie spełniają zadanie. Dla tych, co przypływają małymi łódkami, są przygotowane piękne pola kempingowe. Nawet do tych pulek kempingowych droga pięknie przygotowana z barierkami. No, wysoka kultura. Widać, że tutaj nie docierają zakazy palenia ognia. Tak bliżej większych miast, bliżej Vancouver, to już latem nie można palić.